Sopockim Grodzisku w sobotę 25 marca odbyło się pożegnanie zimy i powitanie wiosny. Słowiański zwyczaj żegnania zimy i witania wiosny związany był z paleniem bądź topieniem kukły uosabiającej marzannę. Marzanna, zwana również morą, śmiercichą lub śmiertką, była słowiańską boginią zimy i śmierci. Żegnając marzannę, witano boga wiosny i płodności, Jaryło lub Jarunę. Marzanną nazywano również kukłę ze słomy, którą rytualnie palono lub topiono w czasie Jarego święta, aby przywołać wiosnę. Wierzono, że zapewni to w nadchodzącym roku dobry urodzaj. Marzannę obnoszono w orszaku po całej wsi, po czym podpalano lub topiono. Dziś oczywiście ten obrzęd nie ma charakteru sakralnego, a jest jedynie okazją do zabawy głównie dzieci i młodzieży i miejscowych zespołów folklorystycznych. Wczesnosłowiańskie Grodzisko w Sopocie kultywuje tę starą tradycję i co roku organizuje widowisko palenia słomianej marzanny oraz warsztaty dla dzieci, które mogą własnoręcznie wykonać laleczki wiosny i zimy. Zanim pojawią się goście, przygotowywane są stoły pod wiatą i pokazowe laleczki. Laleczki zimy muszą być wykonane z naturalnych materiałów, gdyż będą spalone w ognisku. Pogoda nie nastrajała optymistycznie, padał drobny deszcz. Dwie z chat Grodziska urządzono tak, jak prawdopodobnie wyglądały w czasach wczesnego średniowiecza. Na ścianach zawieszone są wyróżnione prace dzieci wykonane podczas konkursów rysunkowych organizowanych w Grodzisku. Wnętrze drugiej chaty mieści m.in. kolekcję odtworzonej broni. Na szczęście pogoda się poprawiła, wyszło słońce i można było przystąpić do biesiady przy ognisku. Z wysokości wałów Grodziska widoczna jest Zatoka Gdańska. A teraz popatrzmy i posłuchajmy, jak przebiegała dzisiejsza impreza. Powstawała tutaj, a dla tych wszystkich, którzy chcieliby zabrać ze sobą pamiątkę z dzisiejszego spotkania do domu, tematem będzie pani wiosna. Także zapraszam pod wiatę. Nie będę krzyczała. Tak jak już część z was na pewno usłyszała przy ognisku, będziemy za chwilę robić szmaciane laleczki panią zimę i panią wiosnę. Gdyby się tak zdarzyło, że starczy materiału wam, starczy zapału, sił i chęci, można wykonać i jedną, i drugą, albo dwie zimy, dwie wiosny w dowolnej konfiguracji, przy czym zasada jest jedna. Pani zima musi pójść dzisiaj w ogień. Więc jeśli ktoś z was nie byłby skłonny rozstać się z dziełem własnych rąk i chciałby zabrać pamiąteczkę ze sobą do domu, to wówczas zapraszam do wykonania pani wiosny.
Ale tak jak żegnamy dzisiaj zimę i wrzucamy panią zimę do ognia razem z Marzanną, to tak na wiosnę, którą wyczekujemy, na którą tak bardzo pragniemy już tego ciepła i słoneczka, trzeba zadbać. Także jeśli zabierzecie ze sobą panią wiosnę do domu, to musicie o nią zadbać. Na przykład posadźcie ją sobie na parapecie w jakimś słonecznym miejscu. Ja teraz tak, trzeba zaraz przejść kilka gałganków do poruszania. I składamy na pół i tu trzeba zrobić taką głowę. Tak, na przykład później robimy głowę. Tak jak ja sobie wiązałam głowę jakoś tak i tutaj robię takie W tym samym czasie przy ognisku powstawała duża kukła Marzanny. Halo, do góry, do mamy. Masz skręcone obwiązki. Zawiąż najpierw super. Ale nie w pół, nie w pół, na końcu. Jeśli pani da radę, to tak, bo od razu pani miała krzyż na Obwiązać wtedy rączki, zostawić, nie? Na sukienkę są potrzebne dwa obwiązki. Na sukienkę dwa takie mogą być potrzebne. Co to? Jeden materiał czy dwa? Tak. A mogę taką już palić? Bardzo ładnie. Teraz jeszcze nie palić. To ma się wypalić, musisz jeszcze szyć, nie? Ale musiałem tam interweniować. Nie, bo szkoda, żeby popsuć. Oj, źle się zaplątało. W zasadzie takie, że trzeba to ścisnąć. Pierwszą. A, źdźbło się tu zahaczyć. Jakieś inne. Zimie do tego daleko, ale... Dobra. Tutaj akurat... W sumie ta szyjka może taka być. Jakbyś mógł... Dobra, jak tam Już na pewno nie. Albo z piersią. Nie dalej, szykował miejscu. Okej. Dobra. Twarz. Czy głowa? Pomysłów mnóstwo. I robimy łepetynę. Dużą łepetynę, nie? Dużą? Chodź tu narożnik jeden. Już mam.
I teraz lekko bardziej w dół. Mamy tą igłę tutaj gdzieś. Utnij mi taki dłuższy kawałek sznurka. Szewski. Szewski. Pani Szewski. Zielone. Nie no to że on wychodzi się po prostu mówisz. Ej, na lewej stronie ludzie, jak ja ubierać na lewej stronie. Przyszyjemy włosy? Tylko trzeba pęczek zrobić, związać i dopiero przyszyć. Pęczek zrobić, związać? Dobra. Nie, to jest zwerbowanie się to na dobra. Czyli jeszcze mać usta, wiesz, może. No ja bym ja. Wiem, że tam twój szpital jest. Ależ proszę bardzo, tu są. Na kibę, czekaj. Okej. Okay. Nie chcesz trzymać już? Ale greczka mi się wtedy to rozpada. Nie mam. Gdzieś była nitka. Nie, to było przykład, to zastrzyjam. Aha. Słowa jak rozum, przyjdzie później. To ale jakie ma włosy? To ty mi pomagałaś robić przecież. Pani pan mówi, że najładniejsza. No pewnie, że ty. Dobra. Niebieska oka, czerwona. Przydałoby się tutaj spiąć, nie? Albo to może tak. O, że babuszka taka, no! Alan? Daj Kasia może. No bo wypatrywała wiosny! No. Co wy tam marudzita, no? Oj, oj, oj! Najwięcej czasu mam poświęcona. Przepraszam, ktoś mi się trzyma. No dobrze. To niech nam się kończy jeszcze tutaj Marzanna. Nie, już się skończyła. A w międzyczasie widzę wokół nas dużo małych laleczek. Część z nich to zapewne pani Zimy. Zaprosimy was zaraz wszystkich, wokół ognia staniemy. W ogień Marzannę wrzucimy. Po czym ja z kolegą zbierzemy od was wszystkie laleczki pani Zimy, ale na razie trzymajcie na razie. Mamo, bardzo prosimy, stańcie pani. Hubert, będziesz szedł za łapkami na zewnątrz? Tak, muszę najpierw wyjść. Dobra. Szeroki krok! Podaję, zapodaję! Jak taki mądry, ja nie pamiętam ze stresu. Ale tak nie piszę, to zapodaję też to. O właśnie, gadać, właśnie pan! Nie patrzeć, tylko iść i krzyczeć i gonić ją, no! Zimę wygonił teraz. Jeszcze zimą, idź krzycz, idź krzycz. Ale to nie jest.
poszła w ogień! Poszła babka! Nie no, w ogień! Dobrze! Żegnamy zimę! Nie odwracaj! Jedynie jak już to będzie popiół. O! Weszła! Włosy poszły! Tam jeszcze trzy paluszki leżą. Nie, nos już poszedł. Żegnaj zimo, witaj wiosno.